nazywa sztucznie ekologiczny pięciobój. Hasło kampanii informacyjnej prowadzone m.in. w województwie podlaskim przez Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych Plastics Europe. Nasza akcja to jest akcja plakatowa, akcja informacyjna. Już po raz piąty organizujemy ją i poprzez informowanie mediów i wszystkich, którzy chcą te informacje uzyskać na temat wartości odpadów tworzyw sztucznych i tego, że to są odpady, które nie powinny trafiać na wysypisko. W tym roku mamy plakat, który nawiązuje do zakończonej olimpiady, natomiast ekologiczny pięciobój to jest pięć prostych haseł, które na co dzień przypominają nam o tym, jak należy postępować właśnie z odpadami tworzyw sztucznych. No pierwsze to oczywiście nie śmieć, hasło oczywiste, ale chodzi o to, żeby te odpady trafiały do odpowiednich pojemników. Drugie hasło, używaj ponownie, czyli bierz tyle, ile potrzebujesz. Używaj torby wielokrotnego użytku, używaj wielokrotnie pudełek. Trzecie hasło, recykling, znane hasło wszystkim, mówiące o tym, że odpady tworzyw sztucznych nadają się do recyklingu, że możemy odzyskać materiał, który jest w tych odpadach, ponownie zrobić z niego wyroby. Czwarte hasło, odzyskaj energię, czyli mówi nam o tym, że czasami jeśli recykling jest trudny, nieopłacalny ekonomicznie, to musimy pamiętać, że ciągle te odpady są źródłem energii, czyli musimy tą energię odzyskać, ale pamiętajmy tylko w instalacjach przemysłowych, odpady tworzyw sztucznych służące jako paliwa alternatywne albo składnik paliw alternatywnych pozwalają wykorzystać tą energię, bo te paliwa alternatywne zastępują paliwa kopalne, takie jak węgiel, koks. I możemy energię zgromadzoną w tworzywach odzyskać. No i piąte hasło, czyli nie na wysypisko, mówiące o tym, że zróbmy wszystko, aby te odpady zagospodarować ponownie, aby one nie trafiały na wysypisko, bo tam ich wartość się zmarnuje. Akcję prowadzimy od 5 lat i przez te 5 lat zauważyliśmy, że rzeczywiście dużo się zmieniło. Oczywiście to nie jest tylko efekt naszej akcji, bo to jest dużo różnych akcji, ale my widzimy, że się zmieniło, że ludzie coraz częściej wiedzą, że te odpady są wartościowe, że trzeba je odzyskiwać. Natomiast są oczywiście pewne braki w systemie, braki w infrastrukturze, które utrudniają takie codzienne pamiętanie o tym. Jakkolwiek my mówimy głównie, chcemy w ludziach tą właśnie wzbudzić świadomość, że pamiętajcie, za każdym razem jak macie odpad tworzywowy, to nie do normalnych śmieci, tylko do takich, które muszą być przeznaczone do selektywnej zbiórki, do odzyskania. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że selektywna zbiórka odpadów w Polsce to w dalszym ciągu najsłabsze ogniwo w gospodarce odpadowej. Te strumienie odpadów komunalnych odzyskuje się jedynie około 8% odpadów tworzyw sztucznych, a przecież tworzywa sztuczne to wartościowy surowiec wtórny. Jest w Europie taki las, gdzie życie pulsuje nieprzerwanie od tysięcy lat. Ma tu swoje ścieżki dziki zwierz, który najpierwotniejszym prawem potrzebuje do życia niecywilizowanej, przepastnej puszczy. Wilk, ryś, bóbr, wydra, jeleń, łoś, dzik, borsuk. Gdzie przestrzeń do życia mają i rzadkie ptaki, i wiele tysięcy zwierząt bezkręgowych. Thank you.
Perła dzikiej europejskiej przyrody. Puszcza Białowieska, położona na granicy między Polską a Białorusią. Ostatni fragment lasu, jaki dawniej pokrywał niziny Starego Kontynentu. Od Hiszpanii po Ural. Puszcza przetrwała, bo była chroniona przez władców jako wspaniały teren polowań na szczególną zwierzynę. Ocalała niczym wyspa zieleni dla rzadkich gatunków zwierząt, które gdzie indziej dawno wyginęły. I w takim właśnie prastarym mateczniku wypadło żyć od zawsze największym zwierzętom lądowym Europy. Żubrom. Żubry. Zwierzęta, dzięki którym wyjątkowa Puszcza Białowieska przetrwała, bo ten las chroniony był właśnie dla żubrów. To one, królewskie zwierzęta obok turów czy niedźwiedzi, były celem polowań władców. Z jednej strony ginęły, ale z drugiej były otaczane opieką i dzięki temu przetrwały do naszych czasów. Bogactwo Puszczy Białowieskiej stwarza idealne warunki do życia. Z dala od ludzi, w leśnym gąszczu, niewielkie stada są bezpieczne. Mają nieprzebraną mozaikę środowisk. Znajdują pożywienie i w żyznych grądach, i w łęgach, i na łąkach w dolinach rzek. Mimo, że ten puszczański matecznik został mocno okaleczony przez człowieka, wciąż jest pełnym harmonii i samodzielnym systemem, ową symfonią zdrowia, siły i nieśmiertelności. Nie ma wątpliwości, także dzięki żubrom. Puszcza, choć pozornie bezkresna, okazuje się zbyt mała dla grupy ponad 400 żubrów po polskiej stronie granicy, bo żubry potrzebują do życia rozległych przestrzeni i dużych ilości pokarmu. I ponad wszystko mają przyrodzoną skłonność do rozprzestrzeniania się. 600 km kwadratowych lasu pociętego drogami od zachodu sąsiadującego z terenami otwartymi, zamieszkałymi przez ludzi, od wschodu przeciętego płotami granicy państwowej, to stanowczo za mało. Dawniej było inaczej. Lasy pokrywały większą część Europy, więc żubry żyły prawie na całym kontynencie. Stopniowo cywilizacja zepchnęła je do izolowanych miejsc. Na początku XX wieku z winy ludzi żubry o mały włos nie zniknęły z naszej planety. Przed I wojną światową było ich w puszczy ponad 700. Tuż po niej ani jednego. Kilkadziesiąt osobników uchowało się jedynie w kilku zamkniętych hodowlach w Europie. Zaledwie 7 z nich dało początek nowemu białowieskiemu stanu. Po latach mozolnej restytucji, dopiero w połowie ubiegłego wieku, żubry zaczęto wypuszczać na wolność. Od tamtego czasu pozostają pod troskliwą opieką człowieka, szczególnie zimą, kiedy są regularnie dokarmiane. Dzisiaj w polskiej i białoruskiej części puszczy żyje ich znowu ponad 700. Ciągła opieka ludzi, ale też fakt, że żubr jest długowieczny i nie ma naturalnych wrogów, spowodowały, że ich liczba rosła szybko. Szybko też zdecydowano, że wzrost populacji trzeba zatrzymać, żeby ograniczyć wychodzenie zwierząt poza puszczę i zmniejszyć ich wpływ na las. To dążenie do utrzymania liczebności stada na stałym poziomie i obawa o trwałość lasu doprowadziły do corocznych odstrzałów żubrów. Thank you.
Opieka ludzi, uzasadniona na początku restytucji, kiedy trzeba było dbać o każdego osobnika, wobec odbudowanej populacji stała się przeszkodą w jej rozwoju. Systematyczne dokarmianie zimą hamuje rozprzestrzenianie się zwierząt, powoduje ich koncentrację na niewielkiej przestrzeni i prowadzi do tworzenia izolowanych stad z nienaturalną strukturą socjalną oraz ogranicza naturalną śmiertelność. Może również sprzyjać przenoszeniu chorób i pasożytów. Największym zagrożeniem jest jednak, zdaniem niektórych, bardzo mała zmienność genetyczna. Na dodatek nie ma żadnej pewności, że eliminując corocznie część zwierząt, nie zabiera się tych bardzo cennych dla populacji. Do listy zagrożeń dochodzi pogarszająca się dostępność pokarmu i wody, a w końcu konflikty, jakie może stwarzać żubr w sąsiedztwie człowieka. Pomysł specjalnego programu pomocy żubrom w polskiej części Puszczy Białowieskiej powstał w Zakładzie Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, gdy tylko pojawiły się realne możliwości finansowania przez Unię Europejską. Bo ten największy ssak lądowy, żyjący na wschodzie Starego Kontynentu, jest symbolem ochrony przyrody dla wszystkich Europejczyków. Na początku pomysł wsparły niemiecka fundacja Frankfurt Zoological Society oraz polska fundacja Ekofundusz. Idea projektu LIFE – Kraina Żubra polega na rozproszeniu populacji żubrów poza Puszczę Białowieską. Od północy na obszar Puszczy Knyszyńskiej, od południa na tereny dawnej Puszczy Mielnickiej. Mimo odstrzałów liczba żubrów wzrasta. W ich naturze jest rozprzestrzenianie się. Niestety otoczenie puszczy od strony zachodniej to otwarte pola i migracja żubrów w tym kierunku niesie ze sobą ryzyko konfliktu. Tereny otwarte wcale nie są barierą, przeciwnie, kuszą wielkich trawożerców atrakcyjnym pokarmem. Migrujące osobniki wzbudzają zainteresowanie mieszkańców, ale też i strach, bo ludzie nie wiedzą, jak w nieznanej sytuacji się zachować. A żubr, mimo że jest dużym zwierzęciem, nie stanowi specjalnego zagrożenia. Poza wyjątkami, samotne byki zwabione łatwym żerem nie boją się ludzi. Konieczne jest szybkie reagowanie na zagrożenia ze strony szczególnie dokuczliwych osobników. Jeśli ludzie będą wiedzieli, że mają pomoc, zwiększy się ich akceptacja dla żubrów.